Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Kosią Fijałek, uczennicą klasy 3D i byłą przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Jaka myśl Ci się nasuwa, słysząc Staszic? Przede wszystkim przyjazna atmosfera dla ucznia. To, że nauczyciel jest dla ucznia i zawsze można liczyć na pomoc, wsparcie, jakąś poradę, kibicowanie. Chociaż powiem szczerze, że przychodząc tutaj do szkoły, bardziej się uczniowie angażowali. Teraz coś tu tak troszeczkę zanika. Mam nadzieję, że kolejne roczniki sprawią to, że wrócą tamte lata. No i przede wszystkim stacjonaria, bo to jest chyba tak wyróżnia naszą szkołę. I nawet jest na takie zainteresowanie, że przychodzą też z innych szkół, aby oglądać. Także chyba to. A jakie jest Twoje najwspanialsze wspomnienie związane ze Staszicą? No to jest ich mnóstwo, ale przede wszystkim chyba samorząd. Bycie przewodniczącą. Też miałam tutaj małe takie rozkminy, czy się zdecydować, aby nią być, bo no tak z reguły nie jestem osobą śmiałą. Natomiast te wystąpienia publiczne dało mi taką odwagę i teraz łatwiej mi jest występować publicznie albo przed kamerą. Myślę, że różne wyjazdy do Włoch, wycieczka staszicowska. Tutaj naprawdę dzięki tutaj różnym możliwości wyjazdów mogłam trochę zwiedzić świata. No i jeszcze jakieś wspomnienie z Staszicy. To myślę, że te wszystkie znajomości z osobami, które naprawdę cieszę się, że miałam okazję poznać i że kontakt utrzyma się mimo tego, że każdy pójdzie niedługo już w swoją stronę. A co Ci daje ta szkoła? Ta szkoła myślę, że ogólnie, nawet nie mi, ale daje możliwość rozwijania swoich talentów różnych. Przez to, że jest to jedyna, chyba tak? Tak, na pewno. Jedyna szkoła w naszym mieście, gdzie jest profil artystyczny, na którym ja jestem. Także osoby, które interesują się muzyką albo plastyką, architekturą, to myślę, że tutaj znajdą miejsce i są naprawdę super nauczyciele, którzy przygotują w tym kierunku. A skąd czerpiesz motywację i siłę do pomocy innym? Czy z reguły nawet takiej motywacji nie potrzebuję jako takiej, żeby pomagać innym, bo po prostu sama uwielbiam to robić i mi to sprawia bardzo wielką radość i jak widzę uśmiech na czyjejś twarzy, to dla mnie to jest podwójne szczęście. Lubię działać z innymi osobami, łączyć siły, bo wiadomo, że sama to za wiele czasami nie mogę, bo potrzeba jakiejś większej organizacji i tak dalej, więc uwielbiam pomagać z innymi, dlatego polecam jakieś różne wolontariaty, bo jest taka możliwość i w szkole, i poza szkołą. Czego poszukujesz u innych osób? Chyba takiego optymistycznego podejścia do życia. Lubię takie osoby, które mają pasję, marzenia, które dążą do tego, bo sama czasami miałam takie dni, okresy, kiedy no, nic mi nie wychodzi, po prostu tracę tą energię i poprzez takie osoby od nowa czerpię tą pozytywną energię i mam chęci do tego, żeby działać, żeby spełniać swoje marzenia. Również myślę, że takiej dobroci, chęci pomocy innym, niesienia, bo karma wraca. Ja sama powiem szczerze, że tego doświadczyłam. Co chciałabyś przekazać innym? To, aby każdy spełniał swoje marzenia, nie poddawał się, nie zwracał uwagi na innych, na to, co mówią, podejmował różne decyzje, nie bał się podejmować takich trudnych. Jak coś nie wychodzi, to żeby się zawsze podnosić i gdy jest jakiś gorszy okres, to żeby szukać pomocy u innych, też się nie bać tego, mówić o swoich problemach i pokazywać swoją taką słabość, bo to wcale nie oznacza, że jest się człowiekiem słabym. I myślę, że właśnie w takich cierpieniach, w takich gorszych dniach człowiek wyciąga najważniejsze lekcje i najwięcej się z nich uczy, także nie poddawać się i walczyć o swoje.